Cześć. W dniu wczorajszym, czyli 1 maja 2024 roku zasiałem tutaj nową trawę i jest to dokładnie taka oto mieszanka, czyli Baron Brook Shadow. Natomiast w dniu dzisiejszym będziemy rozmawiali o nawożeniu trawnika. Nawiązując jeszcze, nawią, nawiązując jeszcze do tego produktu, dlaczego akurat wybrałem tą trawę, o tym mówię w poprzednim odcinku, do którego linkuję, e, pewnie wyskoczy jakaś tutaj Wam karta, więc do niego zapraszam, ale w skrócie jednym wielkim, dlatego że u mnie to miejsce jest małe i jest zacznione, teraz mamy około południa, dlatego tutaj widzicie słońce, e, natomiast tu jest dom, tam jest płot, tu sutuje. I jest tutaj, że tak powiem, 3 metry odstępu. Słońce wpada dosłownie na chwilę między 10, 11, a 13, 14, że tak powiem, świeci. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie poruszać temat nawożenia, z którego sobie ja sprawy nie zdawałem, bo jak wcześniej wspominałem, cztery lata już tutaj mieszkamy, czwarty raz ta część jest przeze mnie już przekopywana, wymieniana jest tutaj trawa i nie, żebym chciał albo, wiecie, lubię tego typu rzeczy, po prostu myślę, że doszedłem do momentu, w którym wiem, czego wiemy, czego tutaj oczekujemy od naszego ogrodu i przybrał on już taką wersję, myślę, że już finalną. Dlatego też stwierdziłem, że nie posieje byle jakiej trawy, tylko ma być to trawa ładna, taka reprezentacyjna, tak zwana gazonowa. I nawożenie trawnika to jest z jednej strony rzecz prosta, o ile zdobędziemy jakieś podstawowe informacje i jakaś turbo trudna też nie jest. Jeżeli chodzi o nawożenie trawnika Yy, można to robić, można tego nie robić, wszystko wiecie zależy od y, naszej zasobności, że tak powiem portfela, od czasu, którym dysponujemy oraz to czego od tego trawnika naszego oczekujemy. I ja szukając, zgłębiając te informacje ja trafiłem na wiele różnych y, źródeł, na wiele różnych instruktaży, wiele różnych takich protokołów na uwożenia. i w tych protokołach które są rozpisane, co rzucać w marcu, kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, a nawet w listopadzie, możemy spotkać się z takimi nazwami jak mocznik, jak siarczan amonu, jak nawozy takie kompleksowe typu jaramila, florowit, agrokompleks, barfelit czy też polifoska. Polifoska nie jest chyba tym nawozem kompleksowym. W każdym razie są różnego rodzaju nawozy, które musimy, że tak powiem, jeden albo dwa albo trzy w danym miesiącu zastosować, żeby ten nasz trawnik ładnie wyglądał. Ja na to szczerze czasu nie mam. Jeżeli też należy do tej grupy osób, które szanują swój czas, chciałyby go mieć więcej, a zależy na im na ładnym trawniku. To są też takie nawozy, nie wiem, jak to nazwać, kompleksowe, takie które sypiemy raz na dwa miesiące, raz na trzy miesiące. I ja znalazłem bodajże ogólnie. Dwa, dwie firmy, które tego typu nawozy robią. Pewnie jak się zagłębicie, to będzie tego więcej, ale mi chodzi o taką, wiecie, super, ultra prostotę. I jedną z mark, którą znalazłem na samym początku, to był właśnie Baren Brook i oni mają takie nawiozy, nawozy na wiosnę, lato, jesień. Są trzy albo cztery nawozy oraz też trafiłem na firmę, o której będę dzisiaj rozmawiał. To jest firma Mr Green Na tą firmę trafiłem już w tamtym roku, szukając informacji o tym jak pielęgnować trawnik i w tym roku między tymi dwoma firmami rozważałem i padł wybór na właśnie Mr. Greengrass, z tego względu, że dostałem od nich najwięcej wartościowych informacji. Oraz, żebyście nie czuli się tutaj źle, ten materiał nie jest sponsorowany. Ja wprawdzie dostałem zniżkę na te nawozy i opowiem Wam, co o tym w ogóle wszystkim sądzę. Opinia w 100%, tak jak w wszystkich innych moich filmach, jest w 100% szczera i będę mówił Wam, jak jest. Więc. W skrócie jednym wielkim. Jeżeli chodzi o nawozy Mr. Greengrass, to są nawozy, słuchajcie, długodziałające, otoczkowane nawozy wieloskładnikowe. Czyli chodzi o to, że tutaj w tym nawozie, no tak jak w wielu innych, mamy coś takiego jak NPK czyli azot, P to jest fosfor, fo fosfor i K to jest potas. I w zależności od tego, ile tego nawozu, ile jest azotu, ile fosforu, ile potasu, no to mamy takie oznaczenia typu załóżmy 26, 5, 10. Okay? Czyli mamy tutaj 26 azotu, 5 NP, czyli fosforu i 10, to jest dawka K, czyli potasu. No i plus oczywiście jeszcze mamy tlenek magnezu bodajże i mikroelementy. No i teraz w zależności od tego, co Wy zamawiacie, no to albo te nawozy różnych marek mają albo tylko NPK, albo mają też właśnie magnez, jakąś siarkę, jakieś coś jeszcze, co w jakimś stopniu wpływa na to, że wasz trawnik jest ładny, zielony, dobrze się rozwija. Więc ja wybrałem to. Dlaczego? Dlatego, że te nawozy sypiemy właśnie w takich okresach jak wczesna wiosna, wiosna, lato, jesień. I. Czas, który my mamy na to poświęcić, tak naprawdę, znaczy procedura cała wygląda w taki sposób, że bierzemy, tak jak ja, zobaczcie, zrobiłem sobie takie cztery słoiczki, dlatego że testowym moim trawnikiem jest ten odcinek, który ma długość 12 metrów, 12 metrów 30 centymetrów. Podzieliłem sobie go na proste cztery odcinki, i na każdy odcinek mam tutaj odmierzoną ilość tego nawozu. Wiem, że to może wygląda. Dziwnie i śmiesznie, no bo e, po co w ogóle tutaj wiecie? odmierzać ilość nawozu, trzeba wziąć garści sypnąć, no nie, bo jak spniemy za dużo to nam ten azot i inne składniki w dużych ilościach, że tak powiem, popalą nam nasiona czy popalą nam trawę, więc odmierzanie tego wszystkiego jest bardzo ważne, tak jak, nie wiem, bierzemy lekarstwo, nie wiem, na ból głowy, no to nie bierzemy tyle, ile nam się zmieści w garści, tylko konkretną dawkę w zależności od wagi człowieka. Tak samo jest tutaj z nawozami, więc ten nawóz to jest 30 gram na metr kwadratowy i przy 20 metrach wychodzi tutaj 600 gram, więc mam odmierzone 600 gram, czyli po 150 w takim oto słoiku, podzieliłem sobie na obszary i rozsypię to ręcznie. Dlaczego ręcznie? Dlatego, że ten trawnik ma, jak widzicie... Metr 60 tak naprawdę szerokości i 12 metrów długości. I posługiwanie się takim oto siwnikiem, który Wam bardzo polecam, bo jest ultra wygodny. Ja go sobie kupiłem tutaj na tą stronę północną, o której będzie gdzieś niedługo na moim kanale. No, posługiwanie się tutaj jest niezbyt dobrym pomysłem, ponieważ on tutaj, kręcimy, to rozrzut jest tutaj. Dość szeroki i po prostu nie chcę potem sprzątać z chodnika, czy tam. No, czy jak podtuje się, sypnie, to nic nie szkodzi. W każdym razie chodzi mi o to, że na tak mały obszar po prostu rozsypie to ręcznie. A podzieliłem na te obszary po to, żeby po prostu równo ten nawóz rozsypać równomiernie. W poprzednim filmie widzieliście, jak trawę w ogóle podzieliłem na odcinki takie bodajże metrowej sypałem z ręki. E, wiem, że to może dziwnie i śmiesznie wyglądać, natomiast no, chciałem, żeby to było równo rozsypane i uważam, że została ona równomiernie rozsypana. Więc temat tego nawozu mam poruszony. Na przebitkach widzicie, jak to wszystko rozsypuje i, i, i po prostu tak naprawdę nawoży ten trawnik. Ale co jest ważne, żeby po takim nawożeniu, to mamy napisane na opakowaniu, żeby intensywnie go Podlać. O podlewaniu też zrobię odcinek, dlatego że w dniu wczorajszym zasiałem trawę, podlałem, jak widzicie, jeszcze jest tutaj e, mokro albo nie, bo kontrast, y, kamera y, niezbyt. Y, wiecie, w kamerze niezbyt dobrze to wszystko jest odzwierciedlone, a nagrywam go pro 9, więc y, ten obszar możecie widzieć taki bardziej jaśniejszy. Ale to nie jest istotne. Chodzi mi o to, że o nawodnieniu trawnika będę jeszcze film tworzył, ponieważ jak robicie research, to jedni wam mówią, lej 8 litrów, drudzy mówią 12, a inni jeszcze, że 15 litrów wody na metr kwadratowy. Natomiast ja w przypadku tego młodego trawnika będę stosował się do wskazówek, które właśnie otrzymałem z firmy Mr. Greengrass. I zalecenie jest takie, że po zasianiu trawnika mam od razu nałożyć nawóz, nanieść nawóz. Nie zrobiłem tego wczoraj, bo jechaliśmy na majówce na grilla i zrobię to po prostu dzisiaj. Jeden dzień odstępu tutaj nie zaszkodzi. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, bo te nasiona, akurat te, są otoczkowane. Jak sobie tutaj spojrzę na skład, to mamy. Też yy, napisane, że jest 1% NPK, yy, ale bardziej szczegółowych danych tutaj na dole, yy, na tej etykiecie ja nie znajduję, więc wydaje mi się, że raczej są one otoczkowane pod tym kątem, yy, po to, żeby yy, ptaki tego mi nie wydziobały. Chociaż z tu nigdy problemu nie było, nic tu tam nam nie przylatuje. Yy, a czy te, wiecie, NPK i tam jakieś inne składniki, mikroelementy, czy mają wpływ na wzrost tych nasion? No pewnie tak, no to nie jest mała i byle jaka firma, tylko jakaś duża. I co jeszcze jest? Co jeszcze w ogóle możecie znaleźć, jeżeli chodzi o nawożenie? Do tego tematu jeszcze nawiążę. To jest to, że inni mówią, rzuć nawóz 2-3 tygodnie przed... Sianiem trawy. Inni mówią, że gdy trawa tam urośnie 8-10 cm, czyli po miesiącu, jak wzejdzie dopiero. Natomiast na przykład na tej etykiecie w niektórych źródłach, jak też Mr. Gringras, mamy napisane wyrównać powierzchnię, usunąć kamienie i chwasty, zastosować nawóz. A potem krok drugi stosować się w krzyżowy, czyli w tym samym momencie, w którym siejemy trawę, stosujemy nawóz, i ja właśnie to Uczynię. No i jeżeli chodzi o ten nawóz, nie widać, czy nie będzie. Słuchajcie, tu mamy takie kuleczki i one są różnych rozmiarów i różnych kolorów i podejrzewam, że właśnie to jest taka mieszanka tego, wiecie, azotu, fosforu i potasu i tych innych mikroskładników, więc. Na moim filmie zobaczycie, jak wygląda procedura związana właśnie z takim sianiem i z takim nawożeniem. Możecie to popierać, możecie tego nie popierać. Będę bardzo wdzięczny, jak odniesiecie się w komentarzach do tego, co ja Wam tutaj pokazuję, bo to nie jest, wiecie, żaden poradnik, ja nie jestem specjalistą. Po prostu zależy mi na tym, żeby trawnik był ładny. Chciałbym, e, zebrałem, zrobiłem research, zebrałem wiele informacji. Niektóre mi się kleją, niektóre mi się nie kleją. E, I tak naprawdę, jaki tego będzie efekt, zobaczycie na nagraniu. I dlaczego ja właśnie wybrałem te nawozy takie otoczkowane i, i czy, wy wybicie, czy Wy wybierzecie Mr. Greengrass, czy Wy wybierzecie na przykład Baren, Brook, Barfelit bodajże, czy wybierzecie tą formę, o której na początku mówiłem, czyli stosujecie sobie mocznik, coś tam jeszcze i to wiecie, sami komponujecie, to przedstawię Wam tabelę. W której e, pokażę, i to już w drugim odcinku, w kolejnym, e, w którym porównamy sobie koszt tak naprawdę nawożenia tych wszystkich e, nawozów, tych wszystkich koszt tych wszystkich produktów, i zobaczycie, co e, dla Was jest opłacalne. Ja wybrałem to, bo z tabeli jasno wynika, że koszt jest bardzo podobny, a ilość czasu, którą możemy zaoszczędzić na pielęgnacji trawnika, jest naprawdę duża. No i dlatego też zrobiłem automatyczne nawodnienie, po to, żeby tego czasu swojego nie marnować na, wiecie, stanie z wężem i podlewanie. Więc zabieram się za nawożenie, was zapraszam do kolejnych odcinków. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się, cześć.